maksymalnie było ponad 1040 osób. Dzisiaj mamy 1002 uczestników samego biegu. Pozazdrościć tylko i wyłącznie wszystkim, którzy chcą tutaj się z nami bawić. Szkoda, że na rowerze nie jechali. No muszę powiedzieć, biorąc pod uwagę te warunki pogodowe, też żałuję, ale ogromny szacunek i podziw dla zawodników, bo przed wczoraj miałem okazję zrobić na rowerze 50 km i powiem, że w tych warunkach, w tym upale, przy tej wilgotności powietrza jest to nie lada wyczyn. Także ogromny podziw dla tych zawodników, którzy pobiegli dzisiaj w tym biegu skawińskim. Gratulacje dla pana Adama. No, impreza, że tak powiem, zyskuje rocznie na randze tak naprawdę. I promuje naszą gminę. No, że przynajmniej nie muszę się zajmować zdrowiem, bo wszyscy w świetnej kondycji kończą bieg. Podziwiam wszystkich tych, którzy w takich warunkach, przy takim upale, potrafią przebiec dychę poniżej godziny. To już naprawdę spory wyczyn. Gratuluję oczywiście wszystkim tym, którzy ukończyli bieg. I myślę, że chciałbym podziękować też, bo to troszeczkę jakby ode mnie zależy, wszystkim tym, którzy tutaj postarali się o to, żeby ta impreza po raz kolejny już 16, mam nadzieję, nie ostatni odbyła. Wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, żeby ta impreza się odbyła. Z taką liczbą dzieci, bo ja jestem zachwycony tym, że od godziny 9 biegały dzieciaki w wieku lat 2, 3, 5, 6, 10. Była mila na stulecie odzyskania niepodległości, a teraz główna impreza. No coś wspaniałego. Niech nam zazdroszczą. Tyle. Za ciepło, dla mnie za ciepło, chociaż dobrze, że trochę wiatru było. Ciężko było, no pogoda, że tak powiem, dopisała, jeśli chodzi o tę temperaturę, wypoczynek, ale się biegało dość tak ciężko. Moim zdaniem jeszcze jeden punkt z wodą powinien być, bo tak był w połowie, no to okej, ale już ten wracając, to już trochę sucho było, no i brakowało. Piękne, bardzo pięknie, życiówka jest w tym roku. Świetnie, ale nie ukrywam, że pogoda doskwiera, jest niestety bardzo ciepło i brakuje jednak wody i powietrza. No było dość ciepło, ale generalnie jak zwykle, no, trzeba być przygotowanym na to. Fajnie. Co to znaczy fajnie? Ciepło, mocno, no i dobiegłem, no. Najważniejsze, Bełchatów, elektrownia, niech żyje, za rok może też, tylko pogodę musicie załatwić trochę chłodniejszą, bo ciężko. Ciężko, ale bardzo przyjemnie. Strasznie gorąco, strasznie ciężko. Upał niesamowity, kurtyna wodna dawała dużą ulgę. Ciężko, to sobie strasznie gorąco i nie zdążyłem 50 minut. Ciepło, przyjemnie. Radośnie, nie, super, naprawdę rewelacyjna zabawa. Super jak zawsze, aczkolwiek odczuwamy tą pogodę, przy asfalcie jest naprawdę gorąco, ale warto było mimo wszystko, mimo wielkiego wysiłku, super. Nawet nie tyle, jestem po przejściach, tydzień temu biegłem najtrudniejszy bieg z przeszkodami w Polsce i jeszcze się nie do końca zregenerowałem po prostu. Można tylko pozazdrościć tym, którym udało się przebiec w tak fantastycznej i wspaniałej pogodzie, zważywszy, że wczoraj przecież mieliśmy burzę, która nas zaskoczyła bardzo, z gradem i z wszystkim, a dzisiaj piękna pogoda. Ponad 1000 uczestników samego biegu. Pozazdrościć tym, którzy mają taką siłę i samozaparcie, żeby uczestniczyć w fantastycznej imprezie. 16 raz w Skawinie. Gratuluję wszystkim organizatorom i wszystkim tym, którzy zdołali przebiec ten wspaniały bieg. Paweł Klinik. Paweł Ruszała. Andrzej Muran. Dominika Brol. Włodzimierz Wojtkowie. Robert Zimowski, Elektrownia Bełchatów. Ciborowska, Neta Spisza. Ciborowski Sebastian, małżonek tej pani. Elżbieta Brzesko. Stanisław Tokarski. Dawid Stojerski. Magdalena Ryś. Marek Kutyła. Jakieś sukcesy już na koncie? W tamtym roku 5 w kategorii energetyków. Jestem z Opola. Brałem też teraz udział w Mistrzostwach Polski Energetyków. No, myślę, że ten na podium będę, bo tak byłem 10 teraz open. Wcześniej, 2 lata temu było 38 minut. Zaraz 39 minut, 50, do tego roku za miesiąc na 1,5 minuty.
biegam ultra po górach, jeżeli chodzi o 10 km, no parę razy udało mi się wygrać, ale no niestety dzisiaj się nie udało. Ale na pewno będzie jeszcze lepiej, no, tak? Drużynowo w mistrzostwach energetyków moja firma zajęła 3. miejsce. Ukończone 8 maratonów, życiówka 3,42. Także takie no, w miarę przyzwoity amator, o, tak się określę. Trochę na rolkach, trochę biegowo. No, my jesteśmy też po rolkach od razu. I zero odpoczynku i od razu. No, trochę za mało, no, trochę za mało punktów z wodą, bo suchota. Suchota. No z 50 minut na razie. Czyli w przyszłym roku też pan będzie startował? Tak, w przyszłym będzie 40. No, na pudle stałem w tamtym roku w rolkach i 3 lata temu na rolkach. Też na pudle. Razem jeżdżymy i biegamy. Przebiegłem. Także sukces jest. To jest. Naprawdę jest. Nie, jestem zadowolony. To znaczy tutaj podejrzewam, że nie, aczkolwiek no 55 to całkiem i tak jest nieźle na moją kategorię wiekową. Aczkolwiek bywało lepiej, nie ukrywam. Sukcesem jest dobiec. Oczywiście. Dobiec dobiegłem. Mirosław Soczomski. Jak w banku za rok. Roy Janusz. Witold Musiał. Już ten kolejny raz, nie wiem który, bo nie liczę, mam dyplomy, parę razy 39 z groszami, także dzisiaj też dobrze, a tym upale, także jest okej. Okay. Trasa jest bardzo szybka, więc połowa z górki, połowa delikatnie pod górkę, więc jak najbardziej na tak. Duża konkurencja według pani? Jak dla mnie tak, niestety jestem amatorem i jestem siódmą dziewczyną chyba, bo szóstą. A trasa no, dosyć trudna, no. Podbieg, zbieg, podbieg. Jutro w Działoszynie biegniemy, ale nie wiem, jak taka pogoda będzie to. Biegnę czwarty raz, także dobrze mi znana. Trochę za dużo, za bardzo pofałdowana jak dla mnie. No i za gorąco. Poza tym super. Cieszę się, bo wróciłem po ciężkiej kontuzji. 2 minuty gorzej od życiówki, ale będzie dobrze. Startowała pani na rolkach jeszcze, czy tylko bieg? Nie, na rolkach jeszcze nie, uczę się dopiero. Czyli w przyszłym roku spotkamy się też na rolkach, tak? Być może tak. No tak, ostatnim razem to było Pokonaj Focha. Też bardzo fajna trasa, prosta. Także bardzo przyjemnie, polecam. Bogusław Woryszek i ty możesz być wielki. Bardzo przyjemny bieg, troszeczkę ciepło było, aczkolwiek atmosfera bardzo fajna, bardzo pozytywnie oceniam naprawdę. Bardzo pozytywne, tak jak w zeszłym roku, pogoda dopisała, atmosfera na zawodach również. Trasa bardzo wymagająca, ponieważ było troszkę podjazdów, w związku z czym tempo było też takie bardzo rwane. No pogoda nam dzisiaj dopisała, biegaczom pewno już nie, natomiast dla nas aż takiego dużego znaczenia ta temperatura nie miała, także jak zwykle fajna organizacja. Wrażenia są fantastyczne, zawsze u Państwa jest rewelacyjnie. Po zakończeniu biegu zawsze chciałbyś jeszcze kawałek pojechać, pogoda zawsze tutaj sprzyja, także naprawdę emocje wspaniale. Mój drugi bieg w Skawinie, jestem zadowolony. Bardzo fajne, zawsze jest fajnie jak się wygrywa, natomiast no, pogoda była dosyć ciężka, było ciepło i wietrznie, ale wszyscy mieli takie same warunki, więc nie ma co narzekać. Jestem trochę zmęczona ze względu na pogodę, ale generalnie bardzo dobrze mi się biegło. Trasa dość taka rozmaicona, bo właśnie było kilka nawrotek, więc w miarę szybko zleciała. Dobrze, niesamowicie, ciężko, ale to duch buduje mi nadzieję. Fantastycznie, jak co roku, bo już 6 raz jestem na tym biegu i jestem zawsze zadowolony. Organizacji i z całej atmosfery tutaj. No, w Skawinie zawsze jest bardzo fajny bieg organizacyjnie, dobrze. Także no, dobrze się biegnie. Pochwali
pochwalić, jaki wynik dzisiaj? Ojej, nie pamiętam. Myślę, że 15-26 chyba, także całkiem dobrze. Znaczy generalnie nienawidzę takich krótkich dystansów, bardziej jeżdżę półmaratony, maratony. A to było takie bardziej na przetarcie, bardziej treningowe start, ale sympatycznie. Dzisiaj troszkę gorszy wynik niż w zeszłym roku, troszeczkę było inne ściganie. Natomiast liczy się zwycięstwo, a wynik jest czasowy na drugim miejscu. Gratulujemy. No dzisiaj w swojej kategorii wiekowej pierwsza, także dobrze. I w pierwszej dziesiątce wśród kobiet, także na pewno bardzo dobre miejsce. No nie spodziewałem się tego pierwszego miejsca, więc jest dobrze. No nie wiem, czy się jest czym chwalić, ale no, jak to się mówi, złamane 50 minut, to wszyscy będą wiedzieli, co. W przyszłym roku znowu się widzimy w Skawinie. Mam nadzieję, że tak. 45-13. Konkurencja była duża? Tak, konkurencja jest duża, coraz większa z roku na rok, także można się sprawdzić na takim krótkim dystansie, niewiele biegów jest na takim krótkim dystansie, sprincie dla rolkarzy, także myślę, że jest to bardzo dobry pomysł. Biegnę tutaj drugi raz, w tamtym roku również udało mi się wygrać, także Skawina jak najbardziej na tak. Aniela Dymiszkiewicz. Bartosz Chojnacki. Marta Sapijaszko. Anna Bijak. Chojnacki Bartłomiej. Patryk Kuroczyk. Maria Sławik, AZS AWF Kraków Masters. Iwona Sulowska, AZS AWF Kraków Masters. Kamil Moczkowski. Krzysztof Skibicki z Oświęcimia. Marian Leśnik.